Skąd wiadomo, czego potrzebują ludzie? Trzeba ich po prostu zapytać. Dlatego uważam, że badania prowadzone wśród rowerzystów są bardzo istotne, ponieważ pokazują ich prawdziwe potrzeby. Skąd inaczej będziemy wiedzieć, czy potrzeba zmienić przepisy, zrobić lepszą infrastrukturę rowerową, czy może po prostu dołożyć stojaków rowerowych? Niestety nikt wcześniej polskich rowerzystów o nic nie pytał. W tym roku Fundacja Allegro All for Planet w ramach akcji Kręć Kilometry ruszyła właśnie z największym ogólnopolskim badaniem. Wiem, że strasznie tutaj mieszam, dlatego po prostu wejdź w link w opisie, a ja idę zadać rowerzystom w moim mieście kilka pytań. Czego najbardziej chciałbyś jako rowerzysta, aby się zmieniło? Chciałbym, żeby się jeździło super wygodnie, powiedzmy taka zmiana mentalności, że rower to ma być trochę jak takie 7-milowe buty. Bez jakiejś ideologii, po prostu wychodzę, wsiadam na rower, bo poruszam się dzięki temu znacznie szybciej. Taki absolutnie naturalny sposób poruszania się. Wychodzę z domu, naturalne jest, że wsiadam na rower. Perspektywy patrzenie na to, co może się zdarzyć, czyli ostrożności. Wjeżdżania czy na przejście dla pieszych, czy ogólnie gdzieś, gdzie nie jest jasna sytuacja, gdzie za rogiem ktoś ci może wjechać. Niektórzy na to nie uważają, po prostu jeżdżą za szybko. Myślę, że jeśli by wszyscy byli ostrożni, nawet i po prostu patrząc z perspektywy tego, że samochód czasem jeździ szybciej i to niby mamy pierwszeństwo, ale jeżeli ktoś pomyśli, że może po prostu nie przeżyć tego upadku, to po prostu ostrożność, ja bym to akurat nie zalecał najbardziej wszystkim. Ścieżki rowerowe to jest to, co mi osobiście jako rowerzyście potrzeba najbardziej. Dzięki temu mógłbym rzeczywiście bardzo bezpiecznie poruszać się po mieście bez konieczności jazdy po ulicach i no jest to rzeczywiście bardzo potrzebne, żeby móc bezpiecznie się na tym rowerze poruszać. Wydaje mi się, że całość, że trzeba myśleć holistycznie o infrastrukturze, czyli i o stojakach, i o rozwiązaniach kontrapasów tam, gdzie nie ma dróg rowerowych i nie może być, i prawdziwych ścieżek z prawdziwego zdarzenia, tak samo i świadomość ludzi, żeby edukacja była na wysokim poziomie, bo to też nie... Sama infrastruktura nie wystarczy, tak? Trzeba nauczyć użytkowników jej, jak się mają zachowywać na drogach. A jakich odpowiedzi ty udzieliłbyś na moje pytania? Weź udział w badaniu, a pomożesz stworzyć największy w Polsce raport dotyczący rowerzystów. Wystarczy, że klikniesz ten kartonik. Tylko tyle. A, i byłbym zapomniał, na stronie czekają też nagrody. Klik, klik, klik.